Jesteśmy na Węgrzech, w okolicach Balatonu. Wczoraj mieliśmy niemałe przygody, wyjeżdżając z Polski. Pierwsza przygoda była taka, że nasz wentylator przestał wentylować i bardzo grzał się nam silnik. Pojechaliśmy na szrot lokalny. Najpierw do pani śrubki właściwie, po jakieś tam części, w sensie śrubeczki i tak dalej, żeby mieć banty, kupiliśmy w razie czego i tak dalej. Później pojechaliśmy na start do Białobrzegów na stadion. A następnie pojechaliśmy na lokalny szrot, żeby sobie wymienić wentylator. Pan mówił, że ma, wysłał nam zdjęcie, wszystko się zgadzało, natomiast wentylator miał problem ze startem. Wymieniliśmy na swój, który mieliśmy taki jakiś tam niedziałający, też bijący i tak dalej. No i to była błędno dobra decyzja, bo okazało się, że ten wentylator, który zapięliśmy, niestety uszkodził nam chłodnicę. Puszczamy Mandel Camping. Lecimy tam teraz, na drugi brzeg. Udało nam się chociaż tutaj dojechać. Langoszyk na przegryzkę. I będziemy kierować się dalej. Dzisiaj Słowenia. Smakuje? Makłowicz w podróży. No. Makłowicz w podróży. Fajnie, myślałam, że tutaj nie dojedziemy wczoraj. Cieszę się, że chociaż tutaj się udało. Mam pytanie do ciebie, czy myślałeś, że tu będziesz wczoraj? Wczoraj o 17 powiem, przebywałem i to bardzo. Ale dzisiaj już jest inaczej, na szczęście, tak. Jak widać. Tam siedzi ekipa, nasza częściowo. Cieszymy się, bo nam się udało dojechać tutaj. Dzisiaj no. Kierunek Słowenia. Tak, dzisiaj Słowenia. I tak jest. Kierunek Słowenia. Daria lubi filmować niebo. Niebo jest ładniejsze niż my, no co mam ci powiedzieć. Szorowanko przed dalszą jazdą. A do celowego mamy niecałe 400 km. Jak niecałe 400? Ponad 400. Nie, 399 już było tam. No. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra, to ja jadę kółko zrobić. Dawaj. Ładujemy jeepa i jedziemy dalej. Dojeżdżamy do Słowenii. Oni tu na tym molu stoją, nie? To chyba zbijamy do nich. Jest mały koreczek na przejściu granicznym, ale udało nam się i... Dostaliśmy się do Słowenii. Jesteśmy. W Słowenii. Na patencie na chusteczce. Aha, no tak, to jest podniesiona lampa. Żeby świecić trochę dalej. Chyba tego nie zauważyli, że wyglądamy jak degle. Weź to wyciągnij może już nie, teraz. Dotarliśmy do Słowenii. Udało nam się przejść przez przejście, nawet bez jakiejś dużej kontroli, także fajnie. Bo dzisiaj jest jakaś bramka kontrolna. Na szczęście nas puścili bezproblemowo. Jak pan nas zobaczył, tylko się uśmiechnął i kiwnął, żeby lecieć dalej, także spoko. Dotarliśmy. I co? Lecimy na bazę. Dzisiejszą na Słowenii, a jutro już Włoszki. Jedziemy. Mała przerwa na ochłodę. Klimatyzacja działa. Działa. Jest jak jest. W miejscu, Słowenia, inne bolidy też już są, lecimy. Jesteśmy na kampie. Okej, okay. Przycisk w środku miał być wciśnięty, to wjeżdżamy. O kurde, ale to cały salon kupiłeś. No. Ale to jest spoko opcja. No, to jest mega fajny pomysł w ogóle. No. Nie, no mega.
Czekaj. No to można, tylko nie wiem, czy jak wjazd nie zawieje, czy nam fury nie przestawi, bo ręcznego nie mamy. No to nie jest dobry pomysł. Ja wiem, kto ma młotek na pewno. Piotrek nam młotek kiedyś pożyczał. Wszystko jest. Śledzie też są customowe. Że patentowe śledzie własne, bo ja tu mówię, że tu można zapiąć, ale... Proszę. Nie, dobra. Proszę. Wszystko patentowe. A, dobra, bo chcesz tak naciągnąć tym. Ile będziesz chciał za ten sprzęt? To nie ma ceny. Może za chwilę woda będzie wylatywać tędy. Masakra. No, takie rzeczy nie mają ceny. Bezcenny. A za resztę zapłaci Mastercard. Ale luksusowy namiocik. Jeszcze tankowaliśmy gaz, litry 15 minut, 10 na 10 minut jak nic. Pierwsze 5 litrów leciało 5 minut. Nie red. Tak pod skosem będziecie spać? Dokładnie tak. Ze szpilką po środku. A co? Musisz powiedzieć kilka mądrych słów. Nie ma. No teraz już się coś dzieje. Nie ma. Jak to było z tą echolokacją? Jak cię widzę, tak cię słyszę. Jak cię nie widzę, to cię nie słyszę. Nie ma z czego tutaj nawet u... Czyli antena świetna. Cudowne. O, proszę. Widzieliście takie bajery? Tak się żyje. Ja chyba serio zrobię tą koszulkę patenciarz. Przydałabyś. Najlepszy i tak jest śmietniczek. Tak. Mamy tutaj śmietniczek. Cały w ogóle dach. No, ja jestem mordą technicznych rzeczy, Tomka, zawsze. Ale to i tak... I przeważnie, ale wiesz co? Sobie... Naprawiony, tak? Myślisz, tak, że to będzie działać? No jest dobrze, to jest jak najbardziej w porządku, tak? No... To jest jakiś poliamid. Wydaje mi się, że wytrzyma. No to dobrze, to jak coś będziemy skargi pisać do ciebie. Dobrze, gwarancję dobramy.